Witam wszystkich w nowym filmie na kanale, który tak naprawdę będzie podcastem, znowu w tak jakby, no, tej formie bardziej solo, ale jeżeli o to chodzi, to no, wiadomo, że niektóre tematy nie wymagają, jakby to powiedzieć, dyskusji, tylko są jakby takie, że mam pewne informacje, którymi się będę chciał jakoś z wami podzielić, czy tam przekazać jakieś opinie, nie? Dzisiejszym tematem będzie to, dlaczego gracze z Rosji lub po prostu rosyjskie gildie są top 1, jeżeli chodzi o różne gry RPG. Na samym wstępie jakby chciałbym to tylko powiedzieć, że nie mam dokładnego badania, które wykazywałoby, że jakby taka kolokacja zachodzi. Jest to tylko i wyłącznie, jakby to powiedzieć, z moich obserwacji, to wynika z moich obserwacji i po prostu, że tak to powiem, chciałbym spróbować trochę przekazać jakby mój jakiś tok rozumowania, dlaczego takie zjawisko może zachodzić, i to głównie właśnie o to chodzi. Ogólnie będę się posługiwał przykładami z gry Albion. Chciałbym mocno z EVE Online, ale wydaje mi się, że nie mam na temat tej gry na tyle dużo informacji, żeby to określić. I oczywiście z Minecrafta, którego, jeżeli wiecie lub nie, jestem większym lub mniejszym tutaj pasjonatem, jeżeli chodzi o serwery różne RPG. Także zaczynając temat. Chciałbym ogólnie skupić się na tym, jakby jakimi cechami wyróżniają się gracze rosyjscy, których nie mają zazwyczaj gracze po prostu pochodzący tutaj z Europy czy z Ameryki. Tak naprawdę pierwszą rzeczą, jaka wchodzi od razu, o której pewnie pomyślało wiele z was, to są sprawy historyczne. W sensie głównie chodzi mi po prostu o to, że jeżeli prześledzimy jakby historię, to zauważymy, że najlepiej, znaczy co w Rosji jakby zostało od nie wiem, szukać teraz słowa na to, odwyrębnione, tak się mówi? Nie, no, że po prostu chodzi mi o to, że w Rosji jako ustrój panuje komunizm. Znaczy nie wiem, czy teraz panuje. W sumie teraz mniejszość jakoś mnie nie obchodzi. W każdym razie wiem, że komunizm przewinął się przez społeczeństwo rosyjskie i dalej, jakby to powiedzieć, w społeczeństwie rosyjskim ludzie żyją komunizmem. To jest takie najważniejsze, jakby co chciałem wyciągnąć z tego wszystkiego. I patrząc na to, możemy po prostu zdać sobie sprawę z tego, że większość osób, które gdzieś tam jakby na podłożu ideologicznym są komunistami, jest po prostu w Rosji, nie? W sensie, tak mi się wydaje. No, chociaż wiadomo, że mamy jeszcze Chiny, ale to jest inna sprawa. Jeżeli mówimy tak jakby o tym komunizmie, on, jakby to powiedzieć, różni się od takich wartości, jakie my mamy w tym momencie, bardzo zakorzenionym kolektywizmem. W sensie chodzi mi o to, że jako kolektywizm, jeżeli ktoś z was nie rozumiałby, co to jest po prostu działanie dla pewnego kolektywu. I dla przykładu powiem, że na przykład kolektywem może być jedno konto na serwerze. Czyli na przykład dla Gildii Magn, tak jakby kolektyw, znaczy inaczej, kolektyw to jest grupa, która zrzesza się tak jakby w jednym celu. Nie umiem tego określić, ale można nazwać kolektywem na przykład społeczeństwo. To tak. Ciężko mi jest w ogóle wytłumaczyć te słowa, bo ja ich po prostu używam, a wiem, że niektórzy z was mogą mieć jakiś problem ze zrozumieniem tego, także chciałbym już to na starcie wyjaśnić. I dalej. Kolektyw ogólnie rzecz biorąc jest u nich zakorzeniony bardzo mocno. Dla nich nie liczy się to, żeby każda jedna jednostka miała, powiedzmy, basen, willę i dom, tylko liczy się to, żeby kolektyw, czyli ten cel, do którego zmierzają, rozwijał się jak najbardziej. Co pokazuje chociażby II wojna światowa, kiedy Rosjanie masowo oddawali swoje życia za to, aby po prostu nie oddać tak jakby matki Rosji,
jak to oni nazywali, że matka Rosja nas potrzebuje. Przez co było mówione, tak na historii, że Rosjanie mieli więcej ludzi niż Niemcy mieli po prostu kul. Dlatego właśnie Rosjanie, jakby to powiedzieć historycznie, zawsze będą dążyli do rozwoju kolektywu. I dlaczego, jakby to powiedzieć w prawdziwym życiu, rozwój kolektywu nie jest zbytnio możliwy? Ponieważ w prawdziwym życiu kolektyw ogólnie jest obudowany tym, że aby go rozwijać, potrzebujemy danych surowców. A liczba surowców na świecie jest ewidentnie ograniczona. Jeżeli będziemy chcieli rozdzielać surowce między, jakby to powiedzieć, osoby, to dojdzie do takiej sytuacji, gdzie po prostu będzie głód. Ponieważ nie starczy nam na tyle surowców, żeby porówno dać każdemu, tylko po prostu, jakby to powiedzieć, trzeba bardziej w taki inteligentny sposób. Jeżeli każdy sobie będzie uprawiał surowce, w sensie jeżeli na przykład każdy sobie będzie uprawiał zboże, wtedy starczy dla każdego, bo każdy na każdego, znaczy każdy na siebie będzie robił i temu komu nie starczy, to nie starczy z jego winy, a drugiej osobie starczy, ponieważ po prostu będzie sobie w stanie zapewnić i na przykład możliwe, że podzieli się z tym innymi, no i w taki sposób będzie to sobie prosperować. Za to jeżeli chodzi o takie rozdzielanie majątku między jakby grupę, to jest to dosyć utopijne, ponieważ właśnie tak jak powiedziałem, nie będzie to sprawiało żadnych, nie będzie to dawało jakby takich żadnych wymiernych korzyści. I dlaczego, jakby to powiedzieć, w grach to się zmienia, że automatycznie jest gra i ten system działa? A więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, będzie trzeba znaleźć jedną podstawową różnicę między grą a prawdziwym światem. Wiem, że jakby sporo osób mogło już na to wpaść, co jakby dzieli grę a świat. I jest to zasobność surowców, które nawet w tej kopalni, w której sobie teraz biegam po prostu, no tutaj zasobów jest nieskończona ilość. Mogę sobie dać, mogę sobie mnożyć, mnożyć i mnożyć i nigdy się nie zakończą. Dlatego, jeżeli w grze dana grupa będzie działała w sposób kolektywny, jest w stanie mnożyć surowce na rzecz danego kolektywu i po prostu go rozwijać bez końca. Co samo w sobie jakby powoduje, że takie systemy, które opierają się na indywidualizmach w grze, nie będą takie dobre, jak po prostu są w prawdziwym życiu. Takie rozróżnienia. I tutaj właśnie jest, jakby to powiedzieć, ta granica. I jeżeli popatrzymy jakby na różne gildie w grach, czy to w Albionie, chociaż tak naprawdę nie znam w Albionie nazwy tych gildii, ale wiem, że są to na pewno rosyjskie gildie, widzimy tam bardzo dużą współpracę i nie na, jakby nie, nikt tam nie współpracuje po to, żeby mieć najlepsze itemy. Oni je po prostu mają, dlatego, bo z resztek, które przydzielane są graczom, można było coś takiego wytworzyć. To są już gildie jakby na bardzo zaawansowanym poziomie grindingu i szczerze mówiąc, ciężko jest mi w ogóle znaleźć jakikolwiek przykład, który by jakby można było porównać do tamtych gildii. Za to, kiedy popatrzymy na nasze Minecraftowo RPG, Minecraft RPG podwórko, widzimy gildię Magne. I wiem, że dużo z was teraz nagle: o nie, po co mówisz o Magnach? No ale jednak takie są tutaj moim zdaniem realia, że po prostu Magn jest gildią, która w najlepszy sposób radzi sobie z taką, jakby to powiedzieć, nie wiem, jak to, nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu gildia Magn najlepiej działa na rzecz kolektywu wśród wszystkich innych gildii na serwerze chociażby PvP IQ, ale to wiadomo, że tutaj już serwer nie ma znaczenia, liczy się po prostu jakby ten sposób zarządzania. Jeżeli o to chodzi, to gildia Magn ma w sobie coś takiego, że wszyscy oni działają jakby, mają wydzielone grupki, czyli konta. Jedno to Pregus Monster, drugie to Slime, trzecie to będzie chyba Snapiu, tak? Mamy, no i załóżmy, że mamy takie trzy konta.
I do każdych z tych trzech kont jest przydzielone kolejno po chyba 4, 6, 6 do Bregusa i chyba około 6 też osób do Slime'a. I te 6 osób, które tam są, po prostu działają na rzecz danego konta, a nie na rzecz swoich jakby indywidualnych osiągnięć. I stąd się właśnie bierze taka sytuacja, nie? Bo skoro mamy jakby jakąś osobę, która działa na rzecz danego konta, w sensie ona działa na rzecz swojego konta, a tutaj z drugiej strony będzie takich osób, powiedzmy 6, tam 5, które będą robiły to samo, no to to jest logiczne, że po prostu tamto jedno konto wyboostowane przez tyle osób będzie prosperowało lepiej. I wiem, że jakby w społeczności jakby tej RPG dużo osób ma z tym problemy, że co to jest za problem połączyć konta z osobami? No, chyba żaden, nie? Każdy się z tym zgodzi, że połączenie same kont nie jest zbytnim problemem, ale tak naprawdę problemem jest to, żeby znaleźć te osoby do łączenia kont i żeby okazały się one dobre. Taka jest moim zdaniem prawda w tym wszystkim i na to trzeba zwrócić mimo wszystko największą uwagę. Ponieważ no, jednak patrząc, nie patrząc, dużo osób jest często dwulicowych, czy robi jakieś dziwne rzeczy, a jeżeli znajdziemy odpowiednie osoby, jesteśmy w stanie wtedy bardziej jakby uefektywnić tę pracę. Nie wiem, czy taka pogadanka jakby jest dobrym wyjaśnieniem całego tego tematu, że po prostu, jakby to powiedzieć, gracze rosyjscy bardziej pracują na rzecz kolektywu, dlatego logicznym jest, że będą mieli większe osiągnięcia w grach. Mam nadzieję, że jest. Mam nadzieję, że jakby to powiedzieć, łatwiej jest. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że to są takie krótkie odcinki, bo no nie ma co o tym mówić przez 28 godzin. No i w sumie, jak tak sobie myślę, to można by było ten odcinek już zakończyć, bo zostało powiedziane wszystko. Oczywiście, tak słowem wstępu, zapraszam wszystkich na moje live'y, które są robione codziennie, nocny i jakiś popołudniowy jeden, na których robimy różne rzeczy, czy to gramy tutaj na serwerze, czy nie wiem, czy gramy w LoL'a, czy gramy w cokolwiek innego, czy po prostu sobie gadam do tego, do mikrofonu i odpowiadam na różne wąty ludzi. No, także to by było chyba na tyle, więc żegnajcie się, na razie.